Szczęść Boże, coś Wam powiem. Gdy przyglądasz się otaczającemu światu, to co widzisz? Jaki masz powód do radości? A może świat Cię przeraża, bo afera goni aferę, nieludzkie prawo zabiera Ci wolność, a przemoc rodzi przemoc. Jezus mówi dziś do uczniów: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Wydarzenia, jakie rozgrywają się na naszych oczach, nie są wyrazem wzajemnej ludzkiej miłości. Człowiek pyszny próbuje wznieść się do gwiazd, by próbować równać się z Bogiem. Szatan cały czas ma dużo do powiedzenia na naszej ziemi. On nieustannie zachowuje się bezczelnie, tak jakby to on był Bogiem. Niestety, to my go karmimy i to my sprawiamy, że po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa on ma jeszcze siłę. Nasze nieposłuszeństwo Bogu i prawu moralnemu wzmacnia go. Tak więc mądrość w naszym działaniu może nas od tego uwolnić. My nie pozbędziemy się zła całego świata, nie uruchomimy najbliższych od nadużyć i innych złych wpływów. Ale my możemy stać się mocni mocą Boga. My nie nawrócimy milionów ludzi, nie nawrócimy nawet setek, ale jeśli sami podejmiemy walkę o swoje nawrócenie, to nad naszym niebem zniknie ten, który powoduje wszelkie zamieszanie. Nie cieszcie się, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie, mówi Jezus. Przegrywamy naszą walkę o niebo, kiedy nasza wiara upada. Walczyć możemy prosto i każdego dnia przy pomocy i wsparciu Maryi, która jest niewiastą depczącą głowę szatana. Odmawiając różaniec, wyciągamy potężną broń przeciw siłom zła. Odmawiając różaniec, wspinamy się ku niebu po tej linie, którą nam dano dla obrony. Mając ją przy sobie, możemy stanąć wobec wszelkich zagrożeń i stawać przed Panem Bogiem z jednym słowem – wdzięczność. Czyż to nie jest wspaniałe, że każdy dzień został nam dany po to, byśmy mogli się ucieszyć sobą nawzajem? Zobaczyć własne życie i dzielić się nim z innymi? Święty Augustyn pisze: czy możemy nosić w sercu, głosić ustami, pisać piórem jakiekolwiek słowa lepsze niż te dzięki Bogu? Nie ma nic, co można by było powiedzieć bardziej zwięźle, ani usłyszeć z większą radością, ani poczuć z większym uniesieniem, ani zrobić z większym pożytkiem. My raczej nie jesteśmy pokoleniem wylewnym swej wdzięczności, ale kiedy jej posmakujemy, ona sprawia nam wielką przyjemność. Tylko jak tu się przełamać i zmienić swoje nastawienie, by mimo całego brudu dostrzec piękno tego, co nas otacza? Warto przyjąć sposób wielu świętych, którzy po pierwsze w swym wnętrzu rozpamiętywali otrzymane łaski, po drugie na zewnątrz chwalili Boga, po trzecie dobroczyńcy starali się wynagrodzić dobrymi uczynkami. Proste, a zarazem tak trudne. Jednak warte wysiłku, żeby nie wpaść w sidła złego i żeby niebo nad nami jednak było bezpiecznym miejscem. Jakże wielkim pragnieniem jest stać się tym prostaczkiem, który zobaczy więcej niż inni. Jakże wielkim pragnieniem jest życie w pełnym zaufaniu Bogu i wiara, że On nas poprowadzi przez wszelkie zagrożenia bezpieczną drogą. Jakże wielką radością jest obecność Maryi, która jest najlepszą nauczycielką zaufania i zgody na to, co Bóg zaplanował, choć wcale nie widzi się końca drogi. To się nazywa mieć puste ręce i wyciągnąć je po dary, za które później możemy z całego serca dziękować Ojcu. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.